Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. U mnie jest dzisiaj bardzo aktywny dzień. Rano wyszłam z domu, teraz są godziny południowe, a ja ciągle, wiecie, biegam, załatwiam różne sprawy. Spotykam się z różnymi ludźmi i tak mi mija dzisiejszy dzionek. Zrobiłam sobie kawę w termosie, popiłam sobie kawkę z termosu, bo jestem tutaj właśnie u mnie w salonie. Niestety nie mam jeszcze prądu, dlatego że czekam cały czas na licznik z Taurona. I w ogóle wiecie co, też taka sytuacja jest, że tutaj u mnie w obrębie 50 km nie ma placówki Taurona, żebym mogła tam iść, załatwić sobie sprawę. Chodzi o założenie licznika, bo nie mam licznika jeszcze w tej chwili. I co się wiąże z tym, wiadomo, że nie mam też prądu. I słuchajcie, i najbliższy punkt obsługi na ten moment jest w Czeladzi. Musiałabym jechać do Czeladzi. To jest, myślę, że to jest o wiele więcej kilometrów niż 50, no bo do Katowic ode mnie jest 70, więc no nie wiem, a może, no nie wiem. I wiecie co, i musiałam ten licznik załatwiać drogą mailową, to znaczy mailową. Musiałam wyjść na stronę Taurona, tam pobrać sobie taki wniosek, potem wypełnić go, zrobić skan, odesłać i podałam tam swojego maila, że teoretycznie Tauron ma się ze mną kontaktować mailowo. Na razie nie mam od nich żadnej informacji. I wiecie co? I co Wam powiem? No z tym sanepidem to już Wam powiedziałam, nie? Że jednak muszę zrobić ten projekt. Czuję się troszkę oszukana, powiem Wam, przez tego właściciela mieszkania, ponieważ on mi powiedział, że tak, że tutaj był robiony projekt dla sanepidu, nie? Że nie będę musiała tego robić, a okazało się, że ja ten projekt robić muszę, bo ostatnia działalność, która tutaj był salon kosmetyczny, to było w roku 2007, a jest chyba 10 lat ważny taki projekt, więc no tutaj nie ma już, nie ma, że projekt jest ważny, muszę zrobić ten projekt i właśnie dziś miałam spotkanie już z panem od projektu, był tutaj u mnie. Wszystko tam, prawda, pomierzył, poopisywał, musiałam ja już powiedzieć, gdzie, co będzie. Pokażę Wam, bo ja nie wiem, czy ja Wam mówiłam w ostatnim filmiku, bo ostatnio sumą taką mam głowę, taką. Mam tyle spraw różnych na głowie, że ja już po prostu sama nie pamiętam momentami, co mówiłam i co robiłam. I nie wiem właśnie, czy ja Wam pokazywałam na filmiku, jak sobie zamierzam przestrzeń zorganizować, co gdzie będzie stało. I to już będzie prawie że pewne, no bo to już poszło pod projekt i jakieś tam drobne zmiany jeszcze mogą być naniesione, ale wiecie co, raczej już będę się musiała trzymać tego projektu. Zaraz Wam pokażę właśnie, jak ja sobie tam planuję to wszystko umeblować. I tak jak właśnie mówię, spotkałam się dzisiaj z tym panem od projektu i kiedy rozmawialiśmy przez telefon, no to pytałam o cenę tego projektu, no to cena, zresztą pan w sanepidzie też mi powiedział, że takie są wahania, że 1200-1500 zł za taki projekt i właśnie ten pan dzisiaj był tutaj, wymierzył tego, nie? I no pytam o cenę i wiecie co? Bardzo miły, fajny pan powiedział mi 800 zł. No to słuchajcie, biorąc tę górną, przypuszczalną granicę 1600, no to połowa ceny, nie? Co nie zmienia faktu, że 800 zł to też jest dużo. Fajnie akurat się zgraliśmy z tym panem, bo ja sobie wyskoczyłam na miasto i akurat wyszłam z Action i pan do mnie dzwoni, czy ja jestem tutaj pod adresem, bo do mnie jedzie. Ja mówię, dobrze, to ja też szybciochem już jadę i zaraz się spotkamy i tak też się stało. A do Action weszłam i już wam pokażę, kupiłam sobie taki taboret. Czeka mnie tutaj mycie okien. Przyda się taki taboret, wiecie, ja sobie taki byle jaki z domu przywiozłam, a dzisiaj w Action kupiłam sobie taki taboret, wysoki dosyć. I słuchajcie, i to jest tworzywo sztuczne, plastik, nie? I tak patrzę w Actionie i tam różne rzeczy stały, jakieś tam, wiecie, no różne, jakieś stoliki, coś tam, nie? I koło tego taburetu była cena, że 69,99, ale ja mówię, kurde, niemożliwe, że kawałek plastiku tyle kosztuje, nie? Jakaś cena się przesunęła, albo ktoś to postawił i jeszcze nie przyniósł na to ceny. Mówię, jak za 4 dyszki, myślę sobie, będzie to krzesło kosztować, to będzie wszystko, nie? No i przy kasie pytam panią, jaka jest cena tego taboretu i słuchajcie, no 70 zł, nie? Za kawałek plastiku. Wszystko jest takie drogie,
Wszystko jest takie drogie, że się wcale nie mieści. I kupiłam w Action właśnie ten czadoret, kupiłam piłeczki, jedną sobie tutaj wyjęłam i jedną będę miała tutaj, a dwie zabieram do domu, bo muszę sobie masować stopy tymi piłeczkami, nie? Pani podolog mi tak zaleciła wtedy, a pieski moje mi zgryzły te piłki, nie? Także kupiłam sobie właśnie w Action. Kupiłam też smaczki dla psów. Ktoś tam się ze mnie, Piotrek się ze mnie śmiał ostatnio, nie? W komentarzach, że co ja kupuję w sklepach? Smaczki. To jest chyba choroba po prostu. A potem mówię, że ojej, bo psy nie chcą mieć normalnej kary, co nie? Kupiłam też kajzerki, a tu do biedry weszłam na chwilę. Kupiłam kajzerki i dwa croissanty z czekoladą, którą zjadłam, bo już byłam taka głodna, słuchajcie, że musiałam coś zjeść i po prostu i zjadłam od razu te croissanty i kupiłam sobie też malinki, też je zjadłam, puste opakowanie mam w torebce do zabrania do domu. Także tak i przed chwilą właśnie miałam też spotkanie z panem od malowania. Słuchajcie, tak, jeden problem mniej, bo w końcu znalazł się pan, który pomaluje mi tutaj te pomieszczenia. Będzie to miało miejsce po niedzieli, ale nie wiem dokładnie w który dzień. Tutaj mi podyktował, co mam kupić. Czy mam kupić 10 litrów farby lateksowej, gips, papier ścierny, jakaś 120 folia, albo jeśli mam w domu jakieś kartony do wyłożenia podłogi i dwie taśmy zwykłe, żółte. Pan mówi, żebym sobie nie dała wcisnąć jakichś drogich niebieskich, tylko że to mają być żółte, jakieś tam zwykłe taśmy. Nie dopytałam, czy to chodzi o tą dwustronną, ale nie, to chyba chodzi o to, żeby właśnie coś tam zabezpieczyć, nie? To chyba o to chodzi, o tą taśmę chodzi. I no i tak się przedstawia dzień, czyli tak. No, co do ceny za malowanie, się nie ugadaliśmy dokładnie, bo pan powiedział, że on bierze 11 zł od metra i żebym sobie to obliczyła. Wydaje mi się, że 11 zł od metra to nie jest chyba dużo. Też taki bardzo miły, sympatyczny pan. No i jeszcze zakończył tą rozmowę, że mówi, dogadamy się, będzie dobrze, skóry z pani nie zedrę. Tak, tak, ja wiem, że w takich sprawach to jednak lepiej dogadać szczegóły. Ale wiecie co, z natury tak mam, że ufam ludziom i różnie na tam wychodzę. Nie, 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 ja się teraz śmieję. Wiecie, ufam ludziom z natury i raczej dobrze na tym wychodzę, raczej nie tracę. I pamiętacie tą historię z płytkami, kiedy mi gościu kładł płytki na balkonie i na schodach, nie? Też bardzo fajny chłopak, sprytny i tego, i bardzo tanio mi powiedział w porównaniu do innych fachowców za położenie tych płytek. Tylko, że pamiętacie, no, kawałek balkonu i schody robił mi prawie 2 miesiące, nie? Bo ciągle miał gdzieś ważniejsze sprawy. Także tak, wiem, że w takich sprawach lepiej jest dogadać szczegóły, ale, no, ale też do tego się będę trzymać, że 11 zł od metra, no to też mogę sobie to jakoś tam przynajmniej w przybliżeniu obliczyć, co nie? No, także tak. Plan jest w ogóle taki, że wszystkie sprawy, które miałam załatwić, już sobie załatwiłam. Właśnie miałam te dwa spotkania. Tam jeszcze właśnie no, zakupy, taki ten. I plan jest taki, że teraz skończę dla was nagrywać i już tutaj pozamykam, będę się zbierać do domu. Zamierzam przystanąć do takiego sklepu meblowego i obczaić sobie meble w tym salonie, bo wiecie co? Jak ja patrzyłam na meble typowo kosmetyczne, no to no wiadomo, okej, że stolik do manicure muszę kupić w takim sklepie, czy fotel do pedicure, tak samo, nie? Ale na przykład szafki do tego ciągu sanitarnego, muszę mieć też szafę na odzież wierzchnią. Muszę mieć taką, no tam właśnie do tej części salonowej chcę taką komodę mieć, tam musi być też umywalka zrobiona, będzie musiała być szafka pod umywalkę i chcę, żeby to się jak gdyby pociągnęło i tutaj będzie taka komódka, no to właśnie ta komódka, szafki pod umywalkę, szafa na ubrania, szafki pod ten ciąg sanitarny, to przecież ja nie będę tego zamawiać w sklepie kosmetycznym, gdzie ceny są naprawdę kuriozalne czasem, tylko sobie to spróbuję zamówić po prostu w sklepie meblowym. Też zobaczę właśnie Leroy Merlin, albo tu u nas jest taki sklep Mrówka. Szafeczki ładne czasem są pod umywalkę, nie? Takie ładne, ozdobne czasem są. Zobaczę też, jak to będzie cenowo, bo wiecie co, też no
ja tutaj nie mam zamiaru na nie wiadomo jakim poziomie też ten salon urządzać, dlatego że no kurde, ja nie wiem, czy mi ten mój biznes wypali. Umowę na wynajem lokalu mam podpisaną na 6 miesięcy, że przez 6 miesięcy na pewno tutaj będę, ani ja nie mogę zrezygnować, ani właściciel lokalu, ale kiedy miną te 6 miesięcy, to nie wiadomo, co może być, czy właściciel lokalu mi nie wypowie umowy na przykład, bo on ten lokal, mówiłam wam to chyba, on ma go na sprzedaż, że była oferta tego lokalu wystawiona, że sprzedaż albo wynajem, no i ja to wynajęłam. Także nie mam zamiaru tutaj też inwestować nie wiadomo, wiecie co, jakich pieniędzy. Co muszę zrobić, to muszę zrobić i to zrobię, wiadomo, nie? Ale wiecie. Także tak. Dobrze, kochani, to chodźcie do... Teraz pokażę wam, jak będę miała urządzony salon, co gdzie będzie stało. I tak jak mówię, zamykam tutaj ten i pojadę sobie jeszcze do tego sklepu meblowego. A potem plan jest taki, że pojadę do domu, przebiorę się i koszenie trawy mnie czeka. Jest dzisiaj upalny dzień, ale nie tak upalny jeszcze, jak ma być jutro i pojutrze. Więc chciałabym dzisiaj tą trawę skosić, bo już jest po prostu duża. Także tak, chodźcie. Czyli tak, wchodzimy do lokalu i tutaj będzie tak, tutaj będzie stolik do manicure. Tutaj będzie ustawiony. Tutaj będzie w tym miejscu dokładnie mniej więcej umywalka, dlatego że musi być umywalka, sanepid tego wymaga i jest też woda wyprowadzona z drugiej strony, więc tylko tutaj się przebijemy i wyprowadzimy wodę tutaj. Więc tutaj będzie umywalka. Tutaj pewnie nad umywalką jakieś fajne lustro zrobię. Szafka pod umywalką będzie, nie? Właśnie to, o czym mówiłam. I tutaj będzie ta komoda. Właśnie tutaj. Tutaj idziemy dalej. W tym rogu będzie recepcja, no bo musi być miejsce, gdzie będzie kasa fiskalna, wiecie. Notes i tak dalej. Tutaj w tym kącie będzie, w tym rogu, jakoś tak w tym kącie dziwnie zabrzmiało. Tutaj będzie stanowisko do pedikuru, będzie fotel i wiecie, szafeczka. To będzie tutaj. Jest tutaj też stare okno, więc zamierzam w tym oknie, zamówię rolety pionowe i do tego okna chyba też zamówię, dlatego że rano tutaj bardzo słońce daje i po prostu wiecie co, w ciepłe miesiące to będzie bardzo nagrzewać z rana. Tutaj zamierzam postawić taki parawan, kupię jakiś ładny taki materiałowy, znaczy ładny, chyba po prostu klasyczny biały kupię. Tutaj będzie szafkę, chcę kupić taką, jak to się nazywa, regał schodkowy czy coś takiego tutaj. I tutaj będzie ekspozycja kosmetyków z Avonu. Chociaż jeszcze na 100% tego nie wiem, bo wiecie co, jeżeli mi jakaś inna firma taka, nie, typu nie Avon, nie Oriflame zaproponuje współpracę, odsprzedaż w salonie ich kosmetyków, to może pójdę na to, zobaczę. Chociaż właśnie, no tak jak wiecie, ja kocham Avon i... I raczej nie, raczej chyba tutaj sobie zrobię właśnie ekspozycję z Avonu. Ekspozycję w sensie, że będą tutaj kosmetyki, próbki. Przywiozę z domu perfumy, które dziewczyny będą sobie mogły przetestować zapach. Tak to widzę. No i tutaj będzie jakaś taka mała poczekalnia. Nie wiem, czy kupię jakąś taką dwuosobową kanapę i stoliczek, czy po prostu jakiś fotel i stoliczek, no bo tych osób w poczekalni nie będzie dużo, no bo wiecie co, każdy będzie umawiany na jakąś tam godzinę, czyli jeżeli ktoś będzie czekać, to będzie to jedna osoba. I tak się to przedstawia i potem tutaj łazienkę, to już wam kiedyś pokazywałam, też te drzwi są straszne. I tutaj będzie się znajdował właśnie ten ciąg sanitarny. Tutaj musi być koniecznie zlew dwukomorowy, bo sanepid tego wymaga. I tutaj będzie półeczka na narzędzia brudne, zlew dwukomorowy, półeczka na suszenie narzędzi. Dalej będzie myjka ultradźwiękowa, autoklaw i miejsce do, na czyste narzędzia, gotowe, wiecie, do użytku. A tutaj na tej ścianie kompletnie nie wiem, co jeszcze będzie. Nie wiem, czy po prostu jakiś tutaj będzie też, zrobię jakiś stolik, w sensie czajnik, ekspres do kawy, coś tutaj. Będę musiała coś takiego zrobić, nie? To na tej ścianie, bo tylko tutaj będę miała miejsce. Tutaj koniecznie będzie, tutaj musi być właśnie szafa na odzież wierzchnią. Też wymaga tego sanepid.
I tak, i tutaj jeszcze jest to pomieszczenie. To pomieszczenie będzie pełniło rolę właśnie magazynową, że wiecie co, coś co trzeba będzie na przykład przechować, czy coś to wiecie, to właśnie tutaj będzie taki składzik, tak myślę. I ja już wracam do domu. Cieszę się, wiecie, cieszę się, bo sobie tyle rzeczy dzisiaj pozałatwiałam i z tym projektem, i malarza sobie załatwiłam, i po prostu naprawdę fajnie, jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia. I teraz właśnie jadę do domku, coś sobie zjem, bo już jestem taka głodna, nie mam obiadu w domu. Nic sobie na dzisiaj nie przygotowałam, w sensie, że z wczoraj nie mam też pomysłu na obiad, więc pewnie zjem sobie jakąś kanapkę. Po prostu czekajcie, zasunę okna. Zjem sobie jakąś kanapkę i po prostu tak. I mam do rozwiezienia Avon. Właśnie to, co wam ostatnio pokazywałam, co mi przyszło, jeszcze nie rozwiozłam tych kosmetyków. One idą do dwóch osób i właśnie mam spakowane wszystko fajnie. Ten do torebek sobie popakowałam, ale jeszcze teraz muszę zamieść te rzeczy. I muszę sobie też zatankować samochód i wzięłam sobie już rano karnister ze sobą, bo muszę sobie kupić też do karnistra benzyny do kosiarki, bo już taka końcówka tam jest w tym karnistrze, więc nie mam co zaczynać koszenia, bo na pewno mi braknie tego paliwa. I wiecie co? I no, chyba będę dzisiaj kusić trawę, bo tak nawet jest znośnie. Jest gorąco, ale nie ma jakiegoś takiego upału, wiecie. Także będę kusić trawę po południu. Jak już sobie załatwię Avon i ten, to właśnie taki jest plan. Zciszyłam radio, ale pewnie słyszycie. Nie wiem, czy mnie zablokują filmiku. Ich troje sobie słucham. Tak, po prostu ostatnio lubię. Znowu mi się przypomniała ta ich płyta. Czekajcie, czy to jest to? Tak, to jest chyba to. 8 obcy pasażer. No, świetna jest ta płyta. I non stop teraz jej tylko słucham, nie? Non stop leci. Śpiewam sobie na cały głos, jak jadę. Już kilka razy się przyłapałam na tym, że jakiś kierowca albo przychodzi, nie? Tak na mnie, nie? A ja sama w samochodzie, a sobie tańczę, nie? I śpiewam na cały głos. Lubię tak. Rano jestem już taka głodna. Pić mi się chce. Napiłabym się, mam gdzieś tutaj to Oshi, ale chyba do torebki sobie włożyłam, albo zostawiłam go w lokalu, nie wiem. Tak mi się chce pić, chyba zaraz przestanę, wiecie, i poszukam tego mojego piczku. Jadę w ogóle teraz taką, nie wiem, czy widzicie to przez okno, ale taką fajną trasą jadę. Lasek, z górki, pod górkę, tyle zieleni, przepięknie tu jest, przepięknie. I właśnie dzisiaj, bo mam do wyboru różne trasy tam, prawda, i sobie wybrałam dzisiaj tą, którą jadę. A wybrałam ją dlatego, że chciałam wejść do tego sklepu meblowego, do Black Red White. I słuchajcie, i przejechałam sobie zjazd, a tam jest dosyć duży ruch, dużo samochodów wyjechało sprzeciwka. Za bardzo nie na czyną możliwość, no mogłam zjechać i poczekać, ale tyle tych samochodów wyjechało sprzeciwka, że mówię, dobra, nie muszę dzisiaj tych mebli oglądać, to nie jest jeszcze tak naglące, że muszę to już i dzisiaj. Mogę sobie też na necie obczaić, jakie co tam oni mają w ofercie i wiecie co, i no i tak zrobię, wieczorem sobie usiądę do kompa i na spokojnie sobie przeglądnę ich oferty. Też meble Bodzio mi się podobają. Czasem gdzieś tam jakaś reklama mi się wyświetli, czy coś kliknęłam sobie kiedyś. Też tam, znaczy nie pod kątem gabinetu kosmetycznego, ale pod niejakim kątem z ciekawości, wiecie, kliknęłam sobie. No to też bardzo fajne meble mają. Gdybym miała coś kupić sobie do domu, czy coś, to byłoby z czego wybrać. Na tamten czas przynajmniej, to już był jakiś czas temu. Nie wiem, co teraz mają w ofercie. Także tak, kochani. Czekajcie, rozłączam się, bo tutaj mam takie fajne skrzyżowanie. A już jestem prawie na miejscu.